Witam na kolejnym webinarze. Od razu chciałbym powiedzieć, że nagrania z tych webinarów umieszczamy na naszym koncie na YouTubie. Mamy tam taką playlistę, którą nazwaliśmy Droga do przełomowych zmian. Tam już są trzy poprzednie webinary i ten webinar też za jakiś czas będzie tam umieszczony, jednak bez sesji i pytań i odpowiedzi. To zostaje w ramach tej grupy osób, które uczestniczą w tej chwili na żywo w webinarze. Temat dzisiejszego webinara to bez transformacji w głowach szefów nie ma transformacji Lean. To jest bardzo ważny dla mnie webinar i bardzo ważny temat, bo ja osobiście uważam, że transformacja w głowach szefów, mam tu na myśli szczególnie najwyższe kierownictwo, jest kluczowa w transformacji Lean. A niestety o tym temacie aż tak dużo się nie mówi. Gdzieś on jest pomijany, więcej wiemy o różnych narzędziach, o różnych podejściach, metodach Lean, a nawet o kulturze Lean coraz więcej się mówi, a niestety niezbyt dużo się mówi właśnie o tej transformacji w głowach szefów, szczególnie najwyższego kierownictwa. Ale jeżeli mamy o tym mówić, to zacznijmy od tego, czym jest w ogóle to Lean Management i czym jest ta transformacja Lean. To podejście stało się bardzo popularne, ale również funkcjonuje wiele definicji. Skąd się wzięło w ogóle Lean? No, Lean wzięło się stąd, że gdzieś tam w latach 70., 80. firmy amerykańskie, ta wielka trójka producentów motoryzacyjnych, zaczęły zauważać, że Toyota jest w wielu aspektach od nich lepsza. Po prostu Toyota była bardziej produktywna. Tutaj mamy taki wykres, ile samochodów w przeliczeniu na pracownika na rok produkowała wielka trójka amerykańska versus Toyota w poszczególnych latach i widać, że ta Toyota jest dużo lepsza. Ale to nie tylko o to chodzi, że Toyota była bardziej produktywna, ale również Toyota robiła lepsze jakościowo samochody, bardziej niezawodne. W związku z tym zaczęto badać Toyotę i wyniki tych badań pojawiły się najpierw w książce Maszyna, która zmieniła świat, Womacka i Jonesa. To są ludzie, którzy spopularyzowali podejście Lean, założyli też naszą sieć instytutów. No i tytuł tej książki jest dosyć przewrotny, bo być może niektórzy się spodziewali, że ta Toyota jest taka dobra, bo ma jakąś taką tajemniczą maszynę, ma zautomatyzowaną produkcję i nie potrzebuje tylu pracowników. Jak oni zaczęli badać Toyotę, porównywać ją z innymi firmami, to się okazało, że żadnej takiej tajemniczej maszyny nie ma. Że ta maszyna tkwi w głowach ludzi w Toyocie. Po prostu w Toyocie ludzie myślą w inny sposób o biznesie, o zarządzaniu. Toyota jest inaczej zarządzana, inaczej zorganizowana niż inne firmy. I to szczupłe myślenie oni opisali również, pokazali, że to można wdrażać też w innych firmach poza Toyotą i opisali te przykłady w książce Lean Thinking. I od lat wiele firm obserwuje Toyotę, patrzy, jakie ona ma wyniki, bo to nie chodzi o to tylko, że w latach 70. i 80. To, co jest wyjątkowe, to ta firma jest od lat na topie. Jeżeli popatrzymy, to jest fajna statystyka, która mówi, że między 2003 a 2019 rokiem Toyota zrobiła zysk około 180 miliardów dolarów. To jest więcej niż General Motors, Ford, Volkswagen i Honda razem wzięte. To pokazuje skalę sukcesu tej firmy i ostatnie lata też dla Toyoty są dobre. Jest taka strona macrotrends.net, gdzie można sobie śledzić, porównywać wyniki różnych firm. Można sobie też zobaczyć Toyotę i porównać z jej głównymi konkurentami. No i ludziom się wydawało, że w takim razie to Lean Management, które tamten Womack i Jones to Lean Thinking opisał, to my sobie takie samo coś wdrożymy, zaaplikujemy w naszej firmie, no i osiągniemy taki sukces jak Toyota. I z jakiegoś powodu ludzie sobie pomyśleli, że sukces Toyoty wynika z pewnych metod i narzędzi, które Toyota stosuje i te metody i narzędzia nazwano narzędziami i metodami Lean Management. I tu muszę powiedzieć, że to jest nieprawda. Toyota nie odniosła sukcesu dlatego, bo korzystała z metod i narzędzi Lean. Toyota odniosła sukces, ponieważ jest bardzo dobra i można powiedzieć, tak technicznie, w cudzysłowie, zainstalowała w swojej firmie proces ciągłego doskonalenia metodą naukową. Jest to pewien specyficzny proces ciągłego doskonalenia. Ja o tym mówiłem na moim poprzednim webinarze, co to jest ta metoda naukowa i jak to działa. I to jest ta siła napędowa Toyoty. Stąd biorą się te świetne wyniki Toyoty. Oczywiście Toyota stosuje różne metody i narzędzia i niektóre z nich, to jest to, co widzimy po prawej stronie na tym rysunku, są efektem tego procesu doskonalenia. Czyli w pewnym momencie na przykład w Toyocie zaczęto eksperymentować z gniazdami elastycznymi typu U. Czemu?
żeby móc elastycznie produkować produkcję w wielu wariantach, produkcję przy zmiennym popycie, gdzie muszę dostosować wydajność gniazd do zmiennych zamówień. No i Toyota eksperymentowała i stworzono w Toyocie gniazda typu U. Ale jak zrobili gniazda elastyczne typu U, to się okazało, że operatorzy muszą opanować więcej operacji produkcyjnych, trzeba ich lepiej szkolić, więc co Toyota zrobiła? No, zaczęła zdobywać doświadczenie w pracy standaryzowanej i wytworzyła u siebie metodę pracy standaryzowanej. Heijanka. Z Heijanką Toyota od lat 30. eksperymentuje, więc ma długie, długie doświadczenie z Heijanką, czy inaczej z poziomowaniem produkcji. Również są pewne metody, i je mamy po lewej stronie, to są metody, które potrzebne są Toyocie do tego, żeby ciągłe doskonalenie metodą naukową funkcjonowało w firmie. Więc mamy Hoshin-Kanri, zarządzanie wizualne, Genshin Genbutsu i wiele innych. Tu się też pojawia praca standaryzowana, bo praca standaryzowana, mimo że kiedyś dawno była potrzebna Toyocie, żeby móc te gniazda elastyczne tworzyć, dzisiaj ona również jest jakby elementem, pewnym wsadem do procesu ciągłego doskonalenia. Co się dzieje, kiedy... No, znamy przypadki wielu firm, które próbowały skopiować to podejście, wdrożyć tego lina, ale bez tego ciągłego doskonalenia. Czyli mamy te narzędzia i nie ma tego, co jest najważniejsze, w środku. I co się wtedy dzieje? Ja opowiem to na prostym przykładzie. Just in time, czyli dostawy dokładnie na czas. Wielu ludzi mówi, że Toyota ma takie niskie koszty, bo ma just in time. To nie jest prawda. Toyota przez lata wprowadziła wiele usprawnień w swoich fabrykach, w procesach logistycznych u swoich dostawców i przez to jest tak efektywna, ten łańcuch dostaw jest tak efektywny, że Toyota może stosować just in time i dlatego ma niskie zapasy. I teraz, jeżeli ktoś próbuje skopiować to podejście just in time, ale bez tego środka, bez tego ciągłego doskonalenia, to powstają różne kuriozalne sytuacje. Podam prosty przykład. No, osoby z branży produkcyjnej będą wiedzieć, co to jest to just in time, ale w skrócie, just in time polega na tym, że nie mam zapasów. Czyli na przykład produkuję samochody na linii produkcyjnej i potrzebuję do nich fotele. Więc jak zaopatruję się w te fotele? No w momencie, kiedy mam sekwencję produkcji samochodów, według tej sekwencji samochody w różnych wariantach będą i konfiguracjach produkowane na mojej linii produkcyjnej, ja tą sekwencję wysyłam do dostawcy, który jest producentem foteli. I dostawca dokładnie w tej samej sekwencji produkuje fotele do tych samochodów. Wiadomo, one mogą być różny materiał, jedne są relugowane ręcznie, drugie elektrycznie, więc jest też, inne tam jakieś są, nie wiem, wentylowane, więc też jest wiele wariantów tych foteli, ale dostawca dostaje sekwencję produkcji samochodów na linii produkcyjnej i według tej sekwencji natychmiast produkuje te fotele, jest zlokalizowany w miarę blisko fabryki Toyoty, więc one są dostarczone do Toyoty jakąś ciężarówką, z ciężarówki od razu trafiają na linię, to jest wszystko zgrane w momencie, kiedy one dojeżdżają do linii, akurat ta sekwencja samochodów zgrywa się z fotelami i mogę je na bieżąco montować i nie mam w fabryce żadnego zapasu foteli. Fantastyczne, zero zapasów albo prawie zero zapasów. Tylko problem polega na tym, że Toyota przez wiele lat wdrożyła w łańcuch dostaw wiele usprawnień, żeby to było możliwe. Ponieważ ten system nie ma prawa zadziałać, jeżeli w Toyocie system produkcji samochodów byłby niestabilny. Co by było, gdyby na przykład zmieniała się ta sekwencja tych samochodów na linii? Albo coś by uległo, nie wiem, awarii i produkcja by została wstrzymana. No, fotele by przyjechały i nie miałyby się jak spasować z samochodem. Albo co by było, gdyby dostawca miał niestabilny proces i na przykład u niego by się linia zatrzymała, no nie dostarczyłby tej sekwencji foteli. Albo montuje fotele i okazuje się, że do jednego z wariantów foteli brakuje mu komponentów, nie jest w stanie go wyprodukować. No to nie dostarczy tej sekwencji i co, samochód będzie bez foteli? Ja miałem okazję zobaczyć przykład wdrożenia tego w firmie, która nie miała tego całego procesu doskonalenia, tylko metodą nakazową. Szef osób powiedział, super, to just in time, ekstra, my też będziemy to robić. Więc dogadało się z dostawcą, słuchaj, ty te wszystkie komponenty, to nam będziesz robić, ci sekwencje montażu wyślemy, ty w sekwencji te komponenty zrobisz, nam dotrzesz. Tylko problem polegał na tym, że dostawca nie miał tak stabilnego procesu i nie był w stanie tak szybko produkować i nie był w stanie zagwarantować, że na pewno wyprodukuje tam żadnej części do produkcji mu nie zabraknie, nic się nie zepsuje. W związku z tym tak naprawdę gdzieś pomiędzy tymi dwoma firmami był potężny magazyn, gdzie były wszystkie warianty tych komponentów. Więc to się po prostu absolutnie
nie udało. I tak samo, jeżeli na przykład stosujemy zarządzanie wizualne w firmie, ale nie wykorzystujemy tego do procesu doskonalenia, bo po co jest zarządzanie wizualne? Żebyśmy mogli pójść do gęba, czyli do miejsca, gdzie się procesy realizują i na jeden rzut oka zobaczyli, czy coś jest nie okej, gdzie jest odchylenie od stanu oczekiwanego, czy gdzie jest problem i zaczęli, wykorzystując metodę naukową, rozwiązywać ten problem, a przez to usprawniać nasze procesy. Jest wiele przykładów firm, które jakieś tam wdrożyły zarządzanie wizualne, a 2-3 lata później nikt już tego nie stosuje, bo nie do końca ludzie wiedzieli, po co to jest. Czy wobec tego nie warto w ogóle wdrażać tych narzędzi metod Lean? Nie do końca, bo ja uważam, że na przykład, nie wiem, jak wdrożymy TPM, TPM bardzo może nam uporządkować proces utrzymania maszyn. Jeżeli wdrożymy system sący Kanban, supermarket, typu supermarket, możemy sobie uporządkować zapasy, sprawić, że te komponenty będą dostępne dla produkcji. Może nawet troszkę zredukujemy zapas, ale nigdy nie osiągniemy tego ideału, tylko czyli just in time, jeżeli nie będzie działało doskonalenie. Ale również wiele z tych narzędzi z czasem będzie zanikać, jeżeli nie będzie w naszej firmie chociaż namiastki tego procesu doskonalenia, albo chociaż wybranych elementów procesu zarządzania, który te narzędzia na co dzień wykorzystuje. Albo dba o to, sprawia, że możemy zadbać o to, żeby w sposób zdyscyplinowany tych narzędzi używać. To tak samo jak z TPM-em. Też ten TPM pójdzie w dół, jeżeli nie będziemy mieli jakichś procesów zarządzania, w których ten TPM wykorzystujemy. I też wdrożenie samego TPM-u może nam bardzo pomóc na przykład OI poprawić, ale też nigdy to OI nie będzie przełomowo wielkie, jeżeli nie będzie działał proces doskonalenia. Więc te transformacje oparte na narzędziach w wielu wypadkach są po prostu nieudane albo dają jakieś efekty i faktycznie to ma sens, no ale to nie są takie efekty, jakie są w Toyocie. Nie spodziewajmy się wtedy cudów. To może nam pomóc, może być też pierwszym krokiem, żeby naprawdę zrobić transformację Lean, no ale pamiętajmy, że kluczowe w tym wszystkim to jest to ciągłe doskonalenie metodą naukową. I teraz, jeżeli to jest kluczowe, jeżeli to stąd się bierze sukces Toyoty, to jest najważniejszy element transformacji Lean, przynajmniej według mnie, możecie się ze mną nie zgodzić, to co trzeba zrobić, żeby to ciągłe doskonalenie działało? Żeby faktycznie zaaplikować w naszej firmie, zrobić jakąś transformację firmy, żeby to ciągłe doskonalenie metodą naukową, czy nie takie jakieś tam, tylko określone, działało. No problem polega na tym, że nie da się tego zrobić bez liderów. Ponieważ według Likera, znanego badacza Toyoty i też autora wielu bardzo dobrych książek na temat Toyoty, jedna z kluczowych ról lidera to być wzorem w systematycznym, ciągłym doskonaleniu. Ja bym inaczej powiedział, jeżeli chcemy, żeby w naszej firmie działało ciągłe doskonalenie, to pamiętajmy, że siłą napędową ciągłego doskonalenia są szefowie. To tak jak tu mamy jakąś strukturę organizacyjną, można powiedzieć, że to CEO, szef firmy, nie wiem, dyrektor generalny, on napędza doskonalenie, to on sprawia, że jego podwładni, czyli dyrektorzy, angażują się i w sposób metodyczny doskonalą podległe im obszary. Ale przez to, że on jest siłą napędową, on ich wspomaga, wspiera, wymaga też tego, no to oni sami w podobny sposób zachowują się wobec swoich podwładnych i oni stają się tą siłą napędową, napędzają doskonalenie na poziomie menadżerów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na końcu dostajemy zaangażowanie wszystkich ludzi w firmie w doskonalenie. Ale ta siła napędowa musi iść z góry. To tak działa. Czasami mi się zdarza, że spotykamy się z jakimiś firmami, przychodzi do mnie właśnie jakiś dyrektor generalny, prezes i mówi: Remik, mamy problem z tym ciągłym doskonaleniem. Ci nasi pracownicy, no słabo, oni się w ogóle, wiesz, nie angażują. My byśmy chcieli, żeby oni się tak zaangażowali, tak jak to jest w tym linie, żeby tam pousprawniali tą swoją pracę, a nie, słabo. Próbowaliśmy i słabo. No ale jak ja zaczynam rozmawiać, a co z tym wyższym poziomem zarządzania, to się okazuje, że to, wiesz, nie jest dobry moment teraz. Co, oni są zajęci, mają inne rzeczy na głowie, a poza tym, za co ja płacę tym ludziom? Skoro już im płacę, to niech oni się ogarną i niech za tą swoją pracę usprawnią. I co możemy z tym zrobić? Słuchajcie, jeżeli w firmie nie działa doskonalenie na wyższych poziomach zarządzania, to nie będzie działało na niższym. Jeżeli lider zespołu nie wie, na czym polega takie metodyczne, ciągłe doskonalenie, on nie będzie dawał przykładu członkom swojego zespołu, on nie będzie ich wspierał, nie będzie wiedział, jakby, jaki jest tego sens, jak to robić, jak do tego podejść, to ciężko oczekiwać, że członkowie zespołu będą wiedzieli, o co w tym chodzi i będą się w to angażować.
I potem mamy te programy Kaizen, sugestii pracowniczych, że jest program wielki, komunikacji mnóstwo, ludzie sobie jakieś systemy tam robią, nagród, jakieś aplikacje kupują, żeby ludzie mieli gdzie zgłaszać te swoje pomysły, a dwa lata później już jest ten spadek, tak, tych wszystkich pomysłów. No i to ma też swoją zaletę, bo za kolejny rok możemy program rewitalizować i znowu mieć sukces. Ale co ciekawe, mimo że mamy taką historię sukcesów i porażek tego programu, jakoś nikt nie próbuje zrobić tego inaczej, czyli zacząć tego ciągłego doskonalenia od najwyższego kierownictwa. Kiedy przygotowywałem się do tego webinaru, ten temat jest dla mnie dosyć ważny, dużo opuszczałem jakichś takich postów na LinkedInie na ten temat i tam spotkałem się z czymś takim, ktoś powiedział coś takiego, no ale dobra Remik, ty mówisz, że to wyższe kierownictwo ma się angażować, ale zaraz, to nie o to chodzi, to ludzi trzeba zaangażować, to za co my im płacimy, jak oni, to szef ma tu pomysły jakieś dawać, szef ma problemy rozwiązywać, no come on, no nie od tego jest szef, przecież on ma ludzi od tego. No jedno nie wyklucza drugiego. Angażowanie się szefa w doskonalenie i bezpośredni udział w doskonaleniu nie oznacza, że ludzie nie mają się angażować. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że jedno jest efektem drugiego. Zaangażowanie szefa sprawia, że angażują się ludzie. Ja będę chciał o tym powiedzieć na konkretnym przykładzie. Na konkretnym przykładzie wiceprezesa dosyć dużej firmy. Tym wiceprezesem, o którym będę chciał opowiedzieć, był Gary Colvis, który w latach 2003-2007 był wiceprezesem Toyoty w Ameryce Północnej. Pod niego podlegało 14 fabryk, między innymi Centrum Techniczne Toyoty, Toyota Technical Center, to było takie główne centrum inżynierii Toyoty w Ameryce Północnej i on dostał cel do zrealizowania. Ten cel to była redukcja kosztów gwarancyjnych Toyoty w Ameryce Północnej o 60%. Ja krótko opowiem, jak on się do tego zabrał i jak wyglądała jego rola i rola jego podwładnych w tym projekcie. O, wszystko działa dobrze. W szczegółach ten przykład został opisany w książce Developing Lean Leaders at All Levels. To jest książka Jeffreya Likera. Ja jeszcze będę na tę książkę się powoływał, więc odsyłam wszystkich zainteresowanych. No i można powiedzieć, no fajny, ambitny cel. Natomiast jest jedna rzecz, która może nas tu zaskoczyć, ponieważ w momencie, kiedy Gary Convis dostał taki cel, to Toyota, jeśli chodzi o koszty gwarancyjne w Ameryce Północnej, była najlepsza. Miała je najniższe. A mimo wszystko zadecydowano, że musimy je jeszcze obniżyć o 60%, czyli postawiono sobie bardzo ambitny cel. Również odsyłam tu do nagrań z poprzednich webinarów, bo jeden z tych webinarów, drugi z nich, właśnie dotyczy stawiania sobie tych ambitnych celów i dlaczego sobie warto takie ambitne cele stawiać, z czego to wynika, tam bardziej o tym mówię. Załóżmy, że taki cel był i załóżmy, że Gary go zaakceptował, stwierdził tak, to jest cel, który musimy zrealizować. Mimo, że już jesteśmy najlepsi, stwierdził tak, to jest cel, żebyśmy jeszcze 60% te koszty zredukowali. I teraz jak Gary się do tego zabrał? Tutaj no, opowiem, jak on użył do tego właśnie tej metody naukowej, takiego dosyć sensownego podejścia. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Gary, to było no, rozbicie tego celu. 60% to jest dużo, jak już masz najniższe koszty z całej branży. Więc on sobie od razu założył, że ja nie zrobię tego w rok, tylko zrobię w 6 lat. Rozbił cel na 6 lat i powiedział, co roku będę starał się obniżyć te koszty o 10%. 10% to nie wydaje się tak dużo jak 60%. Ale też zobaczmy, że on podszedł inaczej niż wielu tradycyjnych menadżerów do tego podchodzi. Wielu tradycyjnych menadżerów szuka jednego prostego rozwiązania, które natychmiast zredukuje im te koszty o 60%. Mało który powie, to jest złożony proces, rozbijmy to na 6 lat. Raczej ludzie chcą szybciutko zadziałać. A jak jakieś rozwiązanie nie zadziała, które im przyjdzie do głowy, to uznają, że tego się zrobić nie da. Druga rzecz, którą zrobił Gary powiedział, to jest projekt dla mnie. Przecież mógł powiedzieć zaraz. Pode mnie podlega to potężne Centrum Techniczne Toyoty, tam jest dużo zdolnych inżynierów, płacę im kupę kasy, niech się wykażą. Wezmę jednego takiego inżyniera i dam mu ten cel i powiem, zrób tu projekt doskonalący, wykaż się. Nie, jednak Gary stwierdził, zaraz się dowiemy dlaczego, że to jest projekt dla mnie, dla wiceprezesa. Więc rozbił cel na ileś lat i oczywiście
przystąpił do realizacji tego projektu z wykorzystaniem metody naukowej. Metoda naukowa w literaturze, taka najbardziej znana wersja metody naukowej, to jest PDCA, Plan Do Check Act, ale powiedzmy sobie, skąd to się wzięło. Metoda naukowa jest to metoda od setek lat używana przez naukowców, szczególnie ten XVIII-XIX wiek, kiedy bardzo, początek XX wieku, kiedy bardzo dużo odkryć różnych było, no wielu znanych naukowców korzystało z metody naukowej i do dzisiaj korzysta z niej, do dokonywania przełomowych odkryć w historii ludzkości. W Toyocie zrozumiano, że jeżeli w podobny sposób będą działać menadżerowie na wszystkich szczeblach zarządzania, to na każdym szczeblu zarządzania w firmie my możemy dokonać pewnych małych przełomów, które zsumowane razem prowadzą naszą firmę do sukcesu. Więc postanowili w procesie zarządzania wykorzystać metodę naukową. W Toyocie ta metoda naukowa ostatnio się nazywa Toyota, ona ewoluowała, ale jest taka nazwa Toyota Business Practice TBP, a niektórzy znają ją pod nazwą raporty A3. Raporty A3 tak naprawdę to jest taka kartka formatu A3, w której spisujemy sobie, przedstawiamy wyniki prowadzenia projektu doskonalącego w oparciu o metodę naukową, więc raporty A3 służą do komunikacji, ale one w literaturze, w niektórych książkach są synonimem tej metody naukowej PDCA czy Toyota Business Practice. Tu mamy przykład, jak taki raport A3 wygląda. To jest faktycznie takie podejście naukowe, czyli jak mamy jakieś wyzwanie do osiągnięcia, no to najpierw robimy obserwacje, no w badaniach naukowych tak samo się robi, potem robimy, i to obserwacje robimy, jak to się mówi, na gęba, czyli obserwuję proces, żeby zrozumieć, co powoduje, że czegoś nie mogę osiągnąć, że na przykład w tym wypadku nie mogę już teraz mieć tych kosztów gwarancyjnych niższych o 60%. Potem szukam przyczyny problemu, czyli nie skaczę do rozwiązań, szukam przyczyny problemu. Jak znajdę przyczynę problemu, to stawiam pewne hipotezy, czyli mówię sobie, to jak te środki zaradcze wdrożę, wyeliminuję te przyczyny, które utrudniają mi osiągnięcie wyzwania, a więc osiągnę wyzwanie. Potem przeprowadzam eksperyment, czyli wprowadzam te środki zaradcze w życie i patrzę wtedy, czy dadzą oczekiwany skutek. Jeżeli tak, super, jeżeli nie, to wyciągam wnioski, dlaczego nie, i przystępuję do kolejnego cyklu raportu A3, albo inaczej mówiąc, do kolejnego cyklu PDCA, po to, żeby no, w kolejnym kroku bardziej się zbliżyć do osiągnięcia mojego celu. I oczywiście Gary z tej metody korzystał. Pierwsza rzecz, od której Gary zaczął, no to zaangażował szefów różnych istotnych części Toyoty, czyli oczywiście szefów fabryk jak najbardziej, oczywiście szefa Toyota Technical Center, szefa sprzedaży, szefa zakupów, no bo on stwierdził, te wszystkie elementy Toyoty, te wszystkie działy, obszary mogą mieć wpływ na to, że mamy teraz takie koszty gwarancyjne, jakie mamy. I on z tymi ludźmi poszedł do gęba, czyli poszedł sprawdzić, co się dzieje, skąd te koszty gwarancyjne takie wysokie się biorą. No i oczywiście znaleźli przyczyny w wielu miejscach. Wiadomo, że ci dyrektorzy też w jakiś sposób zaangażowali swoich podwładnych, więc łącznie w całym projekcie koniec końców uczestniczyło kilkaset osób. Czyli Gary prowadził swój projekt, ale pewne elementy tego projektu, poszczególni dyrektorzy i nawet ich pracownicy. Czyli na przykład w Toyota Technical Center odkryli, że ich problemem jest to, że co prawda dostają bardzo dużo informacji z sieci sprzedaży, co jest nie tak, jakie usterki w tym okresie gwarancyjnym mają te samochody, ale tego jest tak dużo, że nie są w stanie tego na czas, na bieżąco analizować i wprowadzać jakieś zmiany, na przykład nie wiem, w oprzyrządowaniu, procesie produkcyjnym i tak dalej, w technologii. Więc Toyota Technical Center, oni byli odpowiedzialni za to, żeby zrobić pewną priorytetyzację problemów. Czyli żeby na przykład zrobić takie analizy, zastanowić się, które problemy, nie wiem, występują najczęściej, największe koszty generują, najbardziej są w cudzysłowie bolesne dla klienta. I jak zrobili sobie tą priorytetyzację, to natknęli się na kolejny problem. Okazało się, że informacje, które mają z sieci sprzedaży na temat problemów, są niewystarczające, żeby te problemy wyeliminować. Bo na przykład mieli informację, że często przepala się układ na przykład sterowania dźwiękiem stereo w samochodzie. Super, ale nie wiedzieli, dlaczego on się przepala. A nie wiedzieli, ponieważ nie mogli dostać do ręki tych przepalonych układów, które wymontowano z samochodów. A dlaczego nie mogli dostać? No bo wszyscy wiemy, że w serwisie zasada jest taka, że jak wymieniają ci jakąś część na nową, to montują ci nową część, a starą ci oddają. Więc stare, te uszkodzone układy trafiały do klientów, a nie do Toyota Technical Center. Więc z kolei dział sprzedaży Toyoty
miał swoje działania doskonalące, musieli się zastanowić, co zrobić, żeby pozyskać zepsute części i różne dodatkowe informacje dla Toyota Technical Center. Oczywiście również w fabrykach, co się okazało, jak poszli do gęba, że okazało się, że na przykład w obszarze inspekcji przechodzą samochody, w których coś jest nie tak i idą do sprzedaży. Bo na przykład coś jest źle zamontowane i coś grzechocze w samochodzie, ale na inspekcji osoba, która dokonuje inspekcji, nie słyszy tego, mogłaby to usłyszeć, ale to jest cichy dźwięk, nie słyszy, bo na hali jest głośno. Więc wymyślili sobie, że inspekcje będą robić w jakiejś kabinie akustycznej, czyli dźwiękoszczelnej, tak żeby no, nie było tego dźwięku dookoła słychać. I okazało się, że bardzo mocno spadła im no, liczba samochodów, które z jakimiś wadami, usterkami wyjeżdżały do salonów dealerskich. Również w procesie produkcyjnym wiadomo, że Toyota jest mocno zorientowana na jakość źródła, ale sobie zdali sprawę, że to nie wygląda dobrze, tak jak myśleliśmy. Więc oni bardzo mocno postawili, żeby jeszcze raz odświeżyć u grup liderów, u menadżerów zasadę: zła jakość nie opuszcza twojego kawałka procesu, za który ty jesteś odpowiedzialny. Więc po pierwsze no, pracowali nad tym, żeby ludzie rozumieli tą zasadę, ale też w fabrykach wdrożono wiele usprawnień, żeby faktycznie no, te błędy identyfikować, ich przyczyny i żeby one nie przechodziły dalej. I również wdrożono wiele innych zmian w innych obszarach, nie wiem, w projektowaniu samochodów u dostawców. Można powiedzieć, że Gary realizował swój projekt PDCA, ale dyrektorzy poszczególnych działów i wybrani ich podwładni realizowali wiele swoich własnych, mniejszych projektów PDCA, które składały się na ten jeden duży projekt. Dość powiedzieć, że w samych fabrykach Toyoty wdrożono kilkadziesiąt tysięcy usprawnień podobnych do tego usprawnienia z tą kabiną dźwiękoszczelną w obszarze inspekcji. Czy oni osiągnęli swój cel? W momencie, kiedy Gary odchodził z Toyoty, to oni doszli do 40%. Zredukowali te koszty o 40%. Jak on odszedł, oczywiście kolejny wiceprezes kontynuował ten projekt. Czy udało im się w 6 lat obniżyć koszty o 60%? Nie, ale udało im się to zrobić w 7 lat. No jakie wnioski z tego działania, z tej historii? No pierwszy wniosek jest taki, że Gary faktycznie sam się zaangażował i powiedział: to jest projekt dla mnie. Ale z drugiej strony zobaczmy, że on zaangażował ludzi, zaangażował dyrektorów poszczególnych głównych działów, tak? Oni zaangażowali ludzi, więc on też zrobił tak, że ten projekt to była de facto pewna praca zespołowa. On i jego dyrektorzy pracowali jako zespół. To ciekawe, że dużo się mówi o pracy zespołowej, ale bardziej na poziomie już tych zespołów, które na produkcji ludzie robią, albo nie wiem, w firmach usługowych wykonują konkretną pracę. Słuchaj, prezes i jego dyrektorzy, to też jest jakiś zespół, który powinien pracować razem. Dużo się też mówi o zarządzaniu procesowym, zwłaszcza w firmach usługowych. Procesy end-to-end musimy zarządzać procesowo, a nie skupiać się na jednym dziale. To jest zarządzanie procesowe. Wiele działów firmy ma wpływ na to, że te koszty gwarancyjne są takie, a nie inne. Musimy coś zmienić w wielu obszarach firmy, czyli w całym procesie, nie w jednym obszarze. A jeżeli tak jest, to czy faktycznie taki projekt powinien robić jakiś inżynier? Czy może jednak najlepszą osobą, żeby to robić, jest właśnie wiceprezes? Bo jak mówimy o zarządzaniu procesowym, to przykład musi dać wiceprezes czy prezes. I on tu dał przykład. On zebrał ich wszystkich, zbudował zespół, powiedział: wspólnie to zrobimy. Kolejna rzecz to jest kaskadowanie celu. On ten trudny cel skaskadował na różne obszary, więc menadżer każdego obszaru wiedział, za co ja jestem odpowiedzialny. Tak? Centrum techniczne za analizę tych problemów i proponowanie jakichś usprawnień. Dział sprzedaży za znalezienie, zrobienie czegoś, żebyśmy lepsze informacje dostawali od tych. Produkcja, żeby inspekcję i proces produkcyjny usprawnić, tak? U dostawców też coś. Więc każdy dostał jakiś kawałek tego celu do zrobienia i każdy wiedział w tym zespole, jaka jest moja rola. Również no, stosował refleksję, o której też mówiłem w tych moich poprzednich webinarach. Czyli ludzie zadawali sobie, nie mieli wymyślić usprawnienia, tylko wszyscy musieli sobie zadać pytanie, dlaczego, jaka jest przyczyna, co powoduje, że teraz te koszty są takie drogie, co powoduje, że teraz my w sprzedaży nie mamy właściwej informacji do centrum technicznego, co powoduje, że my na inspekcji w produkcji przepuszczamy samochody, w których coś jest nie tak. No i oczywiście Gary i jego podwładni wykorzystali metodę naukową. I tak to działa. Zobaczcie, że w tym przykładzie wszyscy byli zaangażowani, ale przykład szedł z góry. Oczywiście to nie jest tak, że w Toyocie czy w firmach, które stosują to podejście, wiceprezes dostaje jeden cel, tam zredukować koszty gwarancji. Nie, zwykle ma wiele celów, ja o tym mówiłem.
właśnie na tym drugim webinarze z tej naszej drogi do przełomowych zmian o stawianiu celów. Jest coś takiego jak algorytm Hoshinkani. To Hoshinkani jest powszechnie w Toyocie stosowane, gdzie zawsze cele są zrównoważone. One są w różnych obszarach. Czyli na przykład ja jestem szefem jakiejś nowej fabryki, którą zbudowaliśmy w nowym kraju, zatrudniliśmy nowych ludzi, nowych menadżerów z innych firm. Ja mogę mieć nie tylko cel na przykład zredukować koszty albo poprawić jakość, ale jednym z moich celów w kategorii ludzie może być właśnie rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów czy doskonalenie metodą naukową u mojej kadry menadżerskiej. I to jest ważny cel, który ja jako szef takiej nowej fabryki powinienem realizować. I co ciekawe, ja też mogę wykorzystać metodę właśnie naukową do tego, żeby ten rozwój w sensowny sposób zrealizować. No dobrze, skoro to jest takie ważne, żeby szefowie na każdym poziomie zarządzania angażowali się w to doskonalenie i tak naprawdę potrafili korzystać z metody naukowej i doskonalili podległymi obszar, angażowali w to ludzi, no to nie ma siły, oni muszą być w tym przeszkoleni. Czyli jeżeli teraz tego nie robią i nie wiedzą, jak to robić, nie potrafią, trzeba ich tego nauczyć. I tu problem polega na tym, że nie da się tego nauczyć w sali szkoleniowej. To nie jest tak, że możemy ich wysłać na szkolenie i oni się tego nauczą. Nie nauczą się. Bo rozwiązywanie problemów albo doskonalenie metodą naukową jest trudną umiejętnością. Tak samo jak tańca albo sztuk walki nie da się nauczyć na szkoleniu. My się uczymy latami pod okiem trenera, coacha, senseja. Oczywiście to nie jest tak, że dopiero po wielu latach umiemy tańczyć, czy znamy te poszczególne kata w karate. Oczywiście po pół roku my już coś potrafimy. My już potrafimy jakiś taniec wykonać, ale z czasem osiągamy w tym mistrzostwo. Jeśli chodzi o wykorzystanie metody naukowej, o to ciągłe doskonalenie, no to niestety jest podobnie. I dlatego ja bym chciał opowiedzieć, jak w Toyocie się uczy ludzi, ale od razu powiem, że to jest metoda, która w większości firm jest nie do zastosowania. Również w samej Toyocie w niektórych obszarach nie da się tego zastosować, ale powiedzmy, że to jest wzorcowe podejście. Więc w Toyocie, jeżeli uczy się menadżerów doskonalenia metodą naukową, to zacznijmy od tego, że to jest bardzo krótkie szkolenie teoretyczne, a potem od razu ludzie idą robić taki projekt pod okiem coacha. Czyli jak jesteś menadżerem, to robisz taki projekt i masz coacha, który cię coachuje, prowadzi twój rozwój. I ten coach dostosowuje też tempo twojego rozwoju do swoich możliwości. Jeden menadżer będzie szybciej się rozwijał, drugi wolniej. Na przykład w pierwszym projekcie, który robisz tą metodą naukową, tą powiedzmy z wykorzystaniem tych raportów A3 czy Toyota Business Practice, no to twój coach chce się skupić na tym, żebyś dobrze zrozumiał, jak znajdować przyczyny źródłowe problemów, że to jest ważne i jak ją znaleźć. A w twoim drugim projekcie on zobaczy, ok, ty już dobrze znajdujesz te przyczyny źródłowe, więc będzie pracował nad tym, żebyś nauczył się robienia nemawashi, czyli takiego tworzenia środowiska do wdrażania zmian. Czyli jeżeli w ramach projektu zidentyfikowałeś działania doskonalące, te środki zaradcze, no to jak sprawić, że uzyskasz konsensus i poparcie innych ludzi w organizacji, żeby je wdrożyć i zobaczyć, jaki jest ich efekt. A może w trzecim projekcie to będzie taki projekt, który cel będzie bardzo trudny do doskonalenia i będziesz musiał zrobić kilka cykli PDCA, żeby osiągnąć cel. Więc coach dba o to, żebyś w systematyczny sposób się rozwijał. No dobrze, no to skoro i przez lata się z takim coachem pracuje, każdy menadżer, dyrektor, menadżer takiego coacha ma. No to skoro tam każdy ma swojego coacha, no to pewnie jak wejdziemy do takiej fabryki Toyoty, tam będzie tłum coachów wszędzie chodził. No, niestety w Toyocie tego tłumu coachów nie ma. Dlaczego? Bo jak jesteś dyrektorem, to twoim coachem jest nikt inny jak twój szef, czyli CEO albo dyrektor generalny. A jak jesteś menadżerem, to twoim coachem jest dyrektor. Po prostu ci menadżerowie w Toyocie, na przykład taki dyrektor, nie tylko jest nauczony tego, jak robić działania doskonalące tą metodą naukową, czasem przełomowe projekty, ale jest też uczony tego, jak być dobrym coachem. No i za chwilę ktoś tutaj na pewno znajdzie pewien brak logiki w tym wszystkim i powie, dobra, fajnie, ale kto jest coachem tego CEO, tego dyrektora, bo nad nim nikogo nie ma. No pamiętajcie, że w Toyocie ten CEO to jest ktoś, kto pewnie wcześniej był dyrektorem, a może nawet menadżerem, więc miał takiego swojego coacha. Jak już został tym naczelnym szefem, to już w tym doskonaleniu metodą naukową, no był na pewno dobry. Jeżeli chcecie
dobrze zrozumieć, jak to działa, jak ten szef, na przykład dyrektor z menadżerem pracuje jako coach, jak ten coaching ma dobrze działać. Ja nie znam lepszej książki niż Zarządzać znaczy uczyć. Ja wiem, że często się na nią powołuję, ale to jest doskonała książka, gdzie John Shook opisuje, jak właśnie dyrektor jako coach prowadzi jego, swojego podwładnego menadżera. I historia jest napisana z punktu widzenia menadżera, który się rozwija w tej metodzie naukowej, właśnie w tym myśleniu A3, a jest jakiś dyrektor, który no jest takim coachem. Tu też warto powiedzieć o jednej rzeczy, że ten proces coachingu, on jest ważny i dla dyrektora, i dla tego menadżera, bo menadżer rozwija się w doskonaleniu procesów, ale ten dyrektor rozwija się jako coach. On ma też lepszy wgląd w to, co się dzieje w firmie, przez to, że pracuje on z tym menadżerem, może pójdzie do gęba, żeby zobaczyć, czy menadżer dobrze problem zrozumiał, więc on też lepiej wie, co się dzieje w firmie, więc to naprawdę bardzo pomaga w zarządzaniu. Ale też pamiętaj, jak jesteś w takich dojcie menadżerem i robisz swój projekt, właśnie taki PDCA czy A3, jak to niektórzy mówią, no to prawdopodobnie twój szef ma jakiś swój projekt, który ma większy zakres i twój projekt jest elementem jego projektu, więc to wszystko się zazębia. No dobrze, wszystko fajnie, tylko można powiedzieć, ale co wtedy, jak nie jesteśmy Toyotą? Bo jak nie jesteśmy Toyotą, to nikt nie potrafi prawdopodobnie dobrze stosować tej metody naukowej. Jak nie jesteśmy, no w niektórych firmach potrafimy, ale jak jesteśmy na progu transformacji Lean. No i co wtedy? No powiem wam, że prawda jest taka, że Toyota również się styka z tym problemem, bo przecież Toyota pierwszy raz się z tym zetknęła w momencie, kiedy zaczęła za granicą budować fabryki, na przykład w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, i musiała, no, zatrudniała ludzi z amerykańskich firm. To nie byli ludzie, którzy wyrośli w Toyocie. No, ten wspomniany Gary Convis, on wcześniej pracował w General Motors czy w Fordzie, zanim przyszedł do Toyoty. Więc Toyota też się zetknęła z tym problemem. Parę lat temu na naszej konferencji dorocznej mieliśmy osoby z Toyota Material Handling ze Szwecji. Tylko że szwedzki oddział Toyota Material Handling to jest przejęta firma. Oni przejęli inną firmę. No i też mieli całą fabrykę i no, stanęli przed tym samym dylematem. To jak my teraz w tej fabryce w cudzysłowie zainstalujemy to ciągłe doskonalenie, tak, na każdym poziomie. Więc też Toyota z tym wyzwaniem się zmierza. Ale jest jeszcze inna rzecz. Toyota, według informacji, które gdzieś tam otrzymałem od kogoś, mniej więcej co 20 lat od nowa szkoli drogi Toyoty swoją kadrę, czyli co pokolenie. Więc Toyota też staje przed takim problemem, żeby przeszkolić ludzi z naszego podejścia. I świetnie w książce Toyota Way for Service Excellence opisuje to, znowu na Likera tutaj się powołam, jak Toyota szkoliła swoich ludzi z Toyota Way 2001. To jest to podejście Toyoty, które składa się właśnie z ciągłego doskonalenia i z szacunku do ludzi. No więc jak oni to robili? Zaczęli od prezesów poszczególnych jednostek. I tutaj taki prezes, szkolenie trwało, bardzo krótkie szkolenie w klasie i od 6 do 8 miesięcy realizacja konkretnego projektu, z którym no, trzeba było jakby przed pewną, w cudzysłowie, komisją egzaminacyjną no, ten projekt, można powiedzieć, obronić. Co się działo dalej? Dalej drugi poziom zarządzania był tego uczony, czyli dyrektorzy, a prezesi z kolei no, byli członkami tych komisji egzaminacyjnych i tak dalej. Więc tutaj mamy tą rolę, ja się czegoś uczę, a potem to ja odbieram coś od kogoś, ale tak naprawdę uczę się pewnego coachingu tutaj, tak? I teraz ten projekt, w ten sposób oni przeszkolili bardzo praktycznie. Oczywiście trzeba też pamiętać, że tak, na poziomie menadżera to niekoniecznie te projekty 6-8 miesięcy, to mógł być 3 miesiące, bo na poziomie menadżera te projekty są zwykle prostsze, mają mniejszy zakres. No ale tak czy siak, słuchajcie, cały ten cykl szkoleniowy w Toyocie trwał aż 6 lat. I ktoś może powiedzieć, to ta Toyota jest wolna. Nie. Toyota jest poważna. Jak już podchodzi do czegoś, to podchodzi poważnie. No ale teraz pytanie, jak my możemy no, nauczyć tego sposobu myślenia, tego podejścia menadżerów, jeżeli tą Toyotą nie jesteśmy. Mamy pewne przykłady z Toyoty, nie wszystkie one będą pasować do innych firm, które mają inną kulturę, inny background, inną historię. I w każdej firmie troszkę do tego trzeba podejść inaczej. Ale tutaj jeszcze raz wrócę do znakomitej książki Developing Leaders at All Levels. Ja ostatnio dzieliłem się na LinkedInie wieloma cytatami z tej książki. Możecie je znaleźć pod hashtagiem Developing Lean Leaders. No jest tam wiele wskazówek, jak do tego podejść, wiele inspiracji. Liker mówi coś takiego.
musimy w ramach naszego projektu transformacji Lean, w ramach naszej transformacji Lean, musimy też mieć ten komponent rozwoju menadżerów. Musimy. To jest must be, jeżeli to ma sensownie działać. I on mówi, są takie cztery cele. Pierwszy cel to jest, musimy osiągnąć taki, że liderzy na wszystkich poziomach potrafią, idą i obserwują ludzi i procesy. Czyli potrafią pójść do gęba, ale po co? Nie po to, żeby się przejść na spacer i gęba, tam masz marnotrawstwo. Nie, aby zrozumieć różnicę między stanem obecnym a prawdziwą północą. Prawdziwa północ to są te główne wyzwania Toyoty, do których to ja takie przełomowe wyzwania, do których ona dąży. Na poziomie menadżera to mogą być właśnie cele na ten rok, które prowadzą mnie do tego wyzwania. Więc ludzie muszą, oni muszą umieć jak pójść do procesu i zrozumieć, no, jak obserwować proces, żeby zrozumieć, jaka jest różnica między prawdziwą północą, tym, do czego dążymy, a tym, co jest teraz. Druga rzecz, liderzy na wszystkich poziomach są ekspertami w doskonaleniu procesów. Czyli jak już zidentyfikuję tę różnicę, to ja umiem wykorzystać metodę naukową, żeby zidentyfikować przyczyny, środki zaradcze wprowadzić, które sprawią, że ten mój wynik się poprawi, ja się zbliżę do mojego celu. Trzecia rzecz, istnieją celowe programy uczenia liderów. Czyli jak przychodzi lider, to nie jest tak, że on zarządza po swojemu, tak jak w innej firmie, gdzie pracował, tylko on przechodzi przez pewien program, zanim my mu pozwolimy pełną gębą zarządzać u nas. Tak? On musi się nauczyć tego pójścia do gęba, co to jest prawdziwa północ, co to jest różnica między stanem rzeczywistym, oczekiwanym i tego doskonalenia. I ostatnia rzecz, liderzy celowo uczą się i praktykują, aby rozwijać przywódcze zdolności, ale przywódcze zdolności dopasowane do kultury ciągłego doskonalenia. I on mówi, jeżeli robicie transformację Lean, to musicie sprawić, że te cele zostaną osiągnięte. I on proponuje takie elementy programu, czego według niego, czego ludzi należy uczyć, tych menadżerów, ale uczyć no nie w klasie, tylko tak jak mówię, w praktyce, poprzez realizację konkretnych projektów, konkretnych działań. On mówi tak, pierwsza rzecz to jest pryncypia i wartości. Nie, oni muszą wiedzieć, jakie są wartości naszej firmy. Druga rzecz, rozwiązywanie problemów, doskonalenie myślenia A3, czyli to jest właśnie ta metoda naukowa. Trzecia rzecz, standardy, praca standaryzowana, zarządzanie wizualne, czyli coś, co pozwoli ci zidentyfikować właśnie tą różnicę między stanem obecnym a prawdziwą północą, czyli tym wyzwaniem, do którego dążymy. Musi też być dobrym coachem, czyli elementem programu rozwoju menadżerów jest nauka, jak być dobrym coachem, czyli jak rozwijać podwładnych. Ostatnia rzecz, znaczy przedostatnia, jak wspierać codzienne doskonalenie, uczą się wspierania ciągłego doskonalenia i ta ostatnia rzecz, którą on proponuje, to jest Hoshin Kanri, czyli jak wizję przełożyć na cele, skaskadować te cele i jak znaleźć metody osiągania tych celów. Ale te metody znajdujemy też wykorzystując właśnie to myślenie refleksyjne. Dlaczego, jaka jest przyczyna i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest dosyć taki pełny obraz tego, jak tych liderów rozwijać. Odsyłam do książki po więcej szczegółów. Bardziej konkretnie też to opisuje Mike Roder w książce Toyota Kata. Też bardzo tą książkę polecam. Gdzie on właśnie tutaj jest już konkretnie pod kątem rozwijania u menadżerów dwóch umiejętności. Umiejętności właśnie metodycznego doskonalenia procesów i umiejętności coachingu. Te dwie rzeczy, żeby ich nauczyć. I on proponuje, żeby zacząć od jakiejś grupy pilotażowej, to może być kilka osób, które się uczą, zaczynają zdobywać wiedzę, dążą do mistrzostwa w doskonaleniu procesów i coachingu i oni potem mogą zacząć uczyć najwyższe kierownictwo. A co robi najwyższe kierownictwo? No najwyższe kierownictwo z jednej strony z coachami z tej grupy pilotażowej pracują cały czas nad kolejnymi projektami i doskonalą swoje umiejętności doskonalenia, ale w tym samym czasie też praktykują coaching, czyli rozwój swoich podwładnych, czyli menadżerów. I tak samo oni uczą się robić swoje projekty i rozwijać pracowników nadzoru i to wszystko schodzi aż do liderów zespołów. Oczywiście to zabiera czas, trzeba to w jakiś sensowny sposób rozłożyć w czasie. Więc też zachęcam do książki Toyota Kata, jeżeli szukacie właśnie inspiracji, jak do tego podejść, no to jest trochę literatury, ale najważniejsze to jest to, żeby zrozumieć, że w każdej transformacji Lean nie możemy tego pominąć, nie możemy przemilczeć, musimy głośno mówić. Tak, to jest kluczowy element. Transformacja w głowach menadżerów, szczególnie najwyższego kierownictwa. Nie da się inaczej. Dobra wiadomość jest taka, że słuchajcie, Toyota przez lata się dopracowywała tego systemu, który ma. To też nie jest firma idealna. Więc nie zakładajmy, że my rachciach-ciach wdrożymy u nas taki system. Po prostu tak jak Gary rozbił sobie na pewne etapy, na pewne schodki, no, osiągnięcie tego celu związanego z redukcją kosztów gwarancji,
no to my tak samo możemy sobie na pewne kroki rozbić ten proces rozwoju kadry menadżerskiej, w tym wyższej kadry menadżerskiej. Nie musimy od razu zrobić wszystkiego. Możemy robić to małymi krokami dostosowanymi do kultury, specyfiki naszej firmy i do tempa, w którym możemy transformować menadżerów w naszej firmie. To jest bardzo ważne, żebyśmy zaczęli robić to małymi krokami i rozłożyli sobie to na dłuższy czas. Ale ważne, żeby ten element transformacji był. My oczywiście w Instytutach Lean stosujemy model Lean Transformation Framework, który powstał przez pewien zespół międzynarodowy, ale pod kierunkiem kogo? No właśnie wspomnianego przeze mnie Johna Shooka. I my na to mówimy podejście sytuacyjne. My mówimy, jeżeli chcesz sukcesem prowadzić transformację Lean, to musisz ją dostosować do specyfiki swojej firmy. Możemy mieć dwie firmy w tej samej branży, które robią to samo, ale mają zupełnie inną kulturę i w inny sposób będziemy dokonywać transformacji w jednej firmie, a w inny sposób w drugiej firmie. Ale żeby ta transformacja zakończyła się sukcesem, no to musimy zadbać o te pięć elementów i jak widzicie, element czwarty to jest zarządzanie rolą lidera, element piąty sposób myślenia i założenia, to jest to, o czym ja dzisiaj mówię. Ja podam wam przykład, jak się dostosować do różnych firm. To jest przykładowe pięć kroków, tak te pięć schodków, które my stosujemy, na przykład ja czy u nas Sławek Kubiak, jak pracujemy z firmami usługowymi. My mamy takie pięć schodków i my zaczynamy często od Hoshin Kanri. Dlaczego od metody Hoshin Kanri? Bo Hoshin Kanri zaczyna się od tego, żeby zrozumieć wizję, wyzwania i cele firmy na najwyższym poziomie, więc tutaj ten top management najpierw się angażuje. I dopiero jak oni sobie zdefiniują dla siebie, zrozumieją swoją prawdziwą północ, cele, metody, to kaskadujemy to na niższy poziom zarządzania. A więc od samego początku angażujemy to najwyższe kierownictwo. Zresztą metoda Hoshin Kanri jest, wydaje mi się, w większości naszych projektów obecnej, w każdej większej transformacji dla nas jest w jakiś sposób obowiązkowa. Tutaj też, mimo że ludzie nie uczą się tutaj tego metodycznego rozwiązywania problemów czy doskonalenia, uczą się już, że jest coś takiego jak cel metoda, czyli chcę osiągnąć cel biznesowy, muszę zrozumieć, jaki proces na to wpływa i co ja mogę zrobić z tym procesem, żeby on inaczej funkcjonował lepiej i dostarczał mi lepszych wyników. Więc tu już ludzie w tym pierwszym schodku uczą się tej refleksji, tego zadawania pytania dlaczego, tej relacji przyczyna-skutek. Potem uczymy ludzi rutyn spotkań, czyli na bazie tych celów Hoshin Kanri i tych metod ja sobie mogę zwizualizować wyniki, jak mi dobrze idą te procesy, jak jestem dobry w osiąganiu tych celów, no i widzę, gdzie mam problem, gdzie mam odchylenie od stanu oczekiwanego, od mojej wizji, a tego, co jest teraz. A potem uczymy ludzi skupienia się na celach, czyli prostego reagowania na problemy. Jakiś cel nam nie wychodzi, dobra, no to co się dzieje, musimy tutaj pomyśleć o tym celu, a nie o pięciu innych rzeczach, które nie są naszymi kluczowymi celami. Jeżeli ludzie to opanują, to uczymy ich w czwartym kroku podstaw rozwiązywania problemów przy tablicy problemów. Naprawdę wiele rzeczy ludzie w ten sposób mogą załatwić, a dopiero potem wchodzimy na wyższy poziom, czyli na przykład uczymy zaawansowanego rozwiązywania problemów w oparciu o wspomniane raporty A3. Ja teraz podam taki przykład, bo nie wszędzie, nie w każdym firmie, z którą my współpracujemy, to tak wygląda. To jest przykład, ale w wielu firmach podobnie. Natomiast myśmy kiedyś mieli taki fantastyczny przykład, jak pracowaliśmy z dwoma firmami w tym samym czasie i używaliśmy dokładnie tych samych pięciu schodków. Akurat one pasowały do jednej i drugiej. Ale tempo pracy w obu firmach było różne. Bo w pierwszej firmie z zarządem doszliśmy do kroku trzeciego już po pół roku. Czyli po pół roku oni potrafili przeprowadzić spotkania prawidłowo, zidentyfikować problemy i w podstawowy sposób reagować, żeby wrócić, skupić się na głównych celach. I bardzo szybko w kolejnym półroczu przeszliśmy do podstaw rozwiązywania problemów. Ale w drugiej firmie te pierwsze trzy schodki zabrały aż półtora roku. Dlaczego? Bo się okazało, że menadżerowie nie potrafią prowadzić spotkań przy tablicach. Nie potrafią w sensownym czasie zrobić spotkania, wyciągnąć wniosków. Jest mnóstwo dygresji, rozmawiania o wszystkim innym, tylko nie o tych celach. Więc jeżeli tu mieli lukę, no to tą lukę trzeba uzupełnić. Więc tempo rozwoju będzie w różnych firmach inne. Ale ważne, żeby to tempo, żeby ten rozwój menadżerów był zaszyty w tym projekcie transformacji. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobra, wy to jakieś tam duże projekty robicie, ten zarząd was słucha. To nie jest prawda, my robimy różne projekty. Bardzo często współpracujemy też z firmami, gdzie zarząd nie jest w ogóle do tego przekonany, tylko jest ktoś w firmie, kto chce coś zmienić. I wtedy pracujemy na przykład z jednym działem tylko w firmie, a nawet z jednym zespołem. Ale jak pracujemy z jednym zespołem, to elementem tej pracy jest rozwój lidera tego zespołu i jego członków właśnie w ciągłym doskonaleniu.
Dlatego jak robimy takie projekty, to czasem ludzie mają oczekiwanie, że my wpadniemy, jakiś ekspert od nas w dzień, pół dnia, czy tam w dwa dni, no, narysuje w kilka godzin, jak ten zespół ma działać, to Hoshinkany, cele, jakie mają być, jak mają się spotykać. No pewnie jakby usiąść, to pewnie w kilka godzin można to rozpisać, zaproponować i to może, jak masz doświadczenie, byłoby i poznasz też specyfikę zespołu, byłoby całkiem sensowne, ale nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby lider tego zespołu z członkami zespołu sami to wszystko wymyślili. Więc coś, co teoretycznie jakiemuś ekspertowi mogłoby zająć może dzień, to nam zajmuje czasem wiele dni i kilka miesięcy, zanim zespół to wypracuje, bo to zespół musi się tego nauczyć. To jest element rozwoju lidera i tego zespołu. I to jest bardzo ważne. To jest w książce Likera jest fajnie powiedziane, jak tam ktoś początkujący jakiś problem rozwiązywał 3 miesiące, jego menadżer pewnie by robił 3 dni, a tam dyrektor wysokiego poziomu, kto w Toyocie był świetny w rozwiązywaniu problemów, pewnie to zrobił w 3 minuty, ale nie o to chodzi, żeby zrobić to w 3 minuty. Chodzi o to, żeby ktoś robił to 3 miesiące i rozwinął pewne umiejętności. Więc podsumowując, pierwsza rzecz w każdym projekcie transformacji Lean, zadbaj o to, żeby był ten komponent rozwoju menadżerów i trzeba w to wciągnąć najwyższą kadrę zarządzającą i o tym trzeba mówić głośno. Nie ma co przemilczeć, że tak nie jest, bo tak jest. 2. Nie szukaj perfekcyjnego rozwiązania, zrób pierwszy krok. Jeżeli masz kulturę firmy, która jest bardzo odległa od tego podejścia linowego, to w bardzo wolnym tempie będziesz szedł, ale powoli staraj się z każdym półroczem, z każdym rokiem jakiś kolejny kroczek robić. Oczywiście po latach to da efekty, a nie od razu. No i to są te najważniejsze rzeczy, które chciałem powiedzieć. W tym momencie chciałem pożegnać już widzów naszego kanału, naszej playlisty Droga do Przełomowych Zmian i zapraszam tych z Państwa, którzy tutaj z nami są, do sesji pytań i odpowiedzi.